Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotuję najprostszy chleb tostowy. To będzie tak łatwy przepis, że łatwiej naprawdę się nie da. A efekt jest niesamowity. Zapraszam. Przygotowanie naszego chleba tostowego jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Wszystkie składniki, które tutaj mam, oraz gramaturę znajdziecie, pamiętajcie, w opisie tego filmu. I teraz tak, do naszego miksera wlewamy zimną wodę, tylko pamiętajcie, żeby ta woda była naprawdę bardzo zimna, najlepiej z lodówki, bo my chcemy wytworzyć siatkę glutenową. Do tego dodajemy drożdże, niesuszone, tylko zwykłe, prawdziwe, świeże. Do naszych drożdży dodajemy pożywkę w postaci cukru, dodajemy też mąkę wysokoglutenową, taką, która ma dużo białka. Kupcie sobie mąkę, która zawiera aż 13 gramów białka, taka będzie najlepsza. Do tego ponadto dodajemy miękkie masło i na samą górę dodaję sól. Nie posypuję moich drożdży solą, bo to jest zabójstwo dla tych drożdży. Hop. I spójrzcie. Teraz zamykam nasz mikser i na bardzo wolnych obrotach miksuję i łączę te wszystkie składniki w jedną całość przez 3 minuty. Czyli na jedynkę daję i zostawiam. Nie dotykam, nie ruszam. Te składniki muszą się delikatnie połączyć ze sobą. Ciasto już się miesza 3 minuty. Wszystkie składniki już się dokładnie wymieszały. I teraz musimy wyrobić sobie siatkę glutenową. Dlatego podkręcamy nasz mikser na dwójkę i mieszamy przez kolejne 3 minuty. Po 3 minutach siatka glutenowa będzie tak silna, że zostawiamy nasze ciasto. Ale pamiętajcie, żeby zbytnio nie ocieplić naszego ciasta. Temperatura tego ciasta w tym momencie powinna mieć około 24-25 stopni Celsjusza. Ciasto jest gotowe. I teraz tak, wymieniłem sobie hak, bo ten hak nie zbierał mi całej ilości mojego ciasta, no i siatka glutenowa nie chciała się wytworzyć. Jak wiemy, jak sprawdzić, czy siatka glutenowa jest dobrze wytworzona? Spójrzcie, wystarczy tylko podnieść to ciasto. Ono musi się ciągnąć, a nie rwać, bo jeżeli się rwie zbyt szybko, no to jeszcze siatka glutenowa nie jest zbyt dobrze wytworzona. Co teraz musimy zrobić? Pozbędziemy się tego haka. Hop, przykrywamy nasze ciasto i odstawiamy je w ciepłe miejsce na godzinę. To wszystko, co musicie zrobić w tym momencie. Ciasto mamy gotowe, odpoczęło sobie godzinę. Ja też sobie odpocząłem, bo się zmęczyłem i zdrzemnąłem. I teraz tak, ciasto musimy sobie poskładać. Jest to dość leiste ciasto, więc proszę się nie przerazić. Ja zazwyczaj składam sobie w misce, ale na potrzeby tego filmu chcę Wam pokazać, jak to robię. Więc ciasto jest leiste, nie przerażcie się. Potrzebujemy dość dużo wody na naszych dłoniach. I tak, ja sobie wyciągam to ciasto tutaj. Spójrzcie. Hop. I jak je składamy? Musimy je fajnie sobie rozciągnąć. Tylko pamiętajcie, naprawdę dużo wody. I teraz tak. Widzicie, co się dzieje? Jak ta siatka glutenowa jest ładnie rozwinięta? Hop. I ja w ten oto właśnie sposób rozciągam to ciasto. I składam. Składam tak. Składam tak. I jeszcze raz. Hop. Hop. I hop. I już się formuje fajna kulka. Ono jest jeszcze słabe. Ale ono się wzmocni. Cierpliwości. Spójrzcie. Jeszcze raz. Złożymy je sobie. Hop. Rozciągamy w ten oto właśnie sposób. W ten oto właśnie sposób. I składamy. Do środka. Hop. Najlepiej robić to w misce. W ten sposób, że wkładacie. Hop. Raz składacie, drugi, trzeci i gotowe. Jak już macie coś takiego, to znowu zakładacie. I znowu zakładacie. Kilka razy wystarczy. Ciasto jest wzmocnione. I znowu zostawiamy takie ciasto na godzinę do odpoczynku. Niech ono sobie odpocznie. Tutaj, w tej misce. Niech ono sobie posiedzi. Za godzinę będzie mocniejsze. Moi drodzy, kolejna godzina już minęła, więc przechodzimy teraz do naszego ciasta. Ciasto wygląda w ten sposób.
ładnie wyrosło. O, widzicie, jak się fajnie gluten wytworzył. I teraz kilka razy składam to ciasto w ten oto właśnie sposób. Hop, hop. Zakładam. I będę musiał przełożyć to ciasto do formy. Więc teraz troszeczkę mąki potrzebuję. I słuchajcie, formę sobie przygotowałem. Tutaj w formie nasmarowałem ją masłem, posypałem mąką. I tyle nam wystarczy jak na razie. Dobra, obsypuję to ciasto mąką z góry i z dołu i wyciągam tutaj na stolnicę. Tak. Mąka wam pomoże. Ja wiem, że to ciasto jest luźne, ale ono takie będzie. Ono właśnie takie powinno być. Dzięki temu chleb no będzie po prostu idealnie mięciutki i puszysty. Nie będzie taki zbity gniot za kalec. Muszę sobie jeszcze złożyć to ciasto i podsypuję mąką. Mąka tutaj jest naprawdę niezbędna. Tak, hop. W ten oto właśnie sposób składamy. Do środka, znowu do środka i zawijamy. Hop, tak i znowu hop. Kształtujemy sobie nasz bochenek. Bochenek naszego chleba. Mimo tego, że to ciasto, jak widzieliście przed chwilą, po prostu pływało, to jak podsypiemy mąką, to nic nam się nie przykleja i nic nam się z tym ciastem po prostu nie dzieje. Jeszcze raz sobie złożymy ten bochenek, czyli naciągniemy go tak, żeby był taki luźniejszy. I teraz zakładamy jedną stronę, drugą stronę, obracamy, zwijamy i teraz takim szybkim ruchem, o, bierzemy i mamy nasze ciasto. Ciasto jest gotowe, bochenek też, więc przekładamy go tutaj do foremki i on się tutaj ustabilizuje, on musi się ustabilizować. Ponadto on nam wyrośnie i zostawiamy go jeszcze na godzinę do wyrośnięcia. Chleb jest już gotowy do włożenia do piekarnika. Ja piekarnik nagrzałem sobie do temperatury 200 stopni i teraz będę go piekł przez 35 minut w piekarniku. Ale bardzo się cieszę, bo siatka glutenowa jest mega dobrze tutaj rozwinięta. Widzę to po tych bąblach, które się pojawiły. One są dosłownie przeźroczyste. Chleb ładnie wyrósł. Ale to jeszcze nie wszystko, bo on jeszcze wyrośnie nam w piekarniku, więc go wrzucam i czekam na efekt końcowy. Mój chleb tostowy jest już gotowy i pamiętajcie, żeby go odstawić, tylko żeby go wyciągnąć na początek z formy, bo jak on jest gorący, no to on wam się po prostu tutaj w tej formie zaparzy. Więc wyciągnijcie go, niech on ostygnie. Jeżeli nie macie ochoty, żeby zjeść go od razu, to wyciągnijcie go, poczekajcie aż ostygnie i wtedy dopiero możecie go kroić. Ja wam pokażę, jak wygląda taki domowy chleb tostowy. Spójrzcie, wygląda idealnie. Tą siatkę glutenową ma przepięknie rozwiniętą. Ona jest naprawdę bardzo dobrze rozwinięta. On właśnie tak powinien wyglądać. Spójrzcie, ma duże dziury. Jest mięciutki i jak go naciśniemy, to wraca do swojej postaci i to jest idealny chleb tostowy. Mógłby być trochę większy, jeżeli chcecie, możecie sobie zrobić razy półtora tą masę. To wszystko zależy od waszej foremki, ale dla mnie taki chleb tostowy to jest naprawdę idealna sprawa. Tym bardziej, że jest łatwy, prosty i szybki w przygotowaniu. Ja się z wami już żegnam, dziękuję wam bardzo, życzę smacznego. Zostawcie łapkę w górę i jeżeli chcecie docenić moją ciężką pracę, to proszę udostępnijcie ten film swoim znajomym. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz i życzę smacznego. Do zobaczenia.